day. Nie będę żałować, urodziłem się w podziemiu. Każdy przecież z nas rodzi się w konkretnym celu. Dostajemy życie i własne wybory. Jak kolej budujesz, to patrz. Nazywam się Dawid Chudziński. Moja ksywka to Houdini WWB. Mam 21 lat, jestem mieszkańcem Głogowa. Moja twórczość powstała, gdy już miałem 15 lat. Najpierw pisałem wiersze, a potem wziąłem się za tą właśnie muzykę rap. Nie będę żałować, urodziłem się w podziemiu. Każdy przecież z nas rodzi się w konkretnym celu. Dostajemy życie i własne wybory. Jak kolej budujesz, to patrz na dobre tory. Chwile to są stacje, te najpiękniejsze kolory. Bywają czasem zmory, lecz po co się zadręczać? Musisz pamiętać, rodzina to rzecz święta. Gdy żona uśmiechnięta, a dzieci dorastają w normalnej rodzinie, a nie gdzie marzeń pozbawiają. To spaliną wciąż się dławią, samotnie umierają. Teksty opierają się na życiu przede wszystkim. To co widzę, to nawet mnie ludzie o to proszą, żebym mógł coś napisać i mógłbym coś zaśpiewać właśnie, jeśli chodzi o ich sytuację, o ich sprawy. Niektóre utwory zostały tak właśnie wykonane. Dla ciebie, mamo, żyję, wersy w bit ładuję. Za bóle i cierpienia przepraszam i żałuję. Wiedz, że cię szanuję, kocham i miłuję. Za to, że cię mam, Bogu dziś dziękuję. Dla ciebie, mamo, żyję, wersy w bit ładuję. Za bóle i cierpienia przepraszam i żałuję. Wiedz, że cię szanuję, kocham i miłuję. Za to, że cię mam, Bogu dziś dziękuję. WWB to jest skład, który mówi wychowani w biedzie, czyli bieda. Czyli rozumiejąc słowo bieda, czy bieda jest tylko wtedy, gdy nie ma co zjeść? Nie, nie, wcale nie. Bieda to jest po prostu to, na co się patrzy, to co się widzi, to co ludzi boli. Moje życie w moich, a twoje w twoich dłoniach. Więc pamiętaj o tych słowach, weź zacznij żyć od nowa. Korona cierniowa wiele spraw mi wyjaśniła, zasady naostrzyła, w te wersy mnie wtuliła. Teraz idę prosto, choć moja droga bardzo była krzywa. Życia szkoła nauczyła doceniać drobne piękno. Gdy przytulasz się do mamy, czujesz serca tętno. Uważaj, by nie zwiędło, bo ból będzie straszny. Słowa, które chcesz powiedzieć, odbiją się od ściany. WBO składa się z trzech osób, Dawid M i Paul C. Ta płyta, którą teraz robiłem, właśnie biegnę. Jest tam zawarte wszystko. Jest zawarte częściowe moje życie, częściowo życie moich kumpli, tak, którzy też przechodzili jakieś tam sytuacje życiowe. Jest okazaniem szacunku, miłości. Ja po prostu będę robił tą muzykę, będę dobitnie stwierdzał to, że po prostu i jak życie wygląda prostego, zwykłego człowieka. Tylko słabi się poddają, za mocno ufają, potem związki upadają. Jeśli masz pod górę, walcz aż do szczytu, a odlecisz jak ptak, wiara stawką dobrobytu. Bądź silnym człowiekiem i tak szybko nie rezygnuj. Wiem co mówię, tu Houdini na głośniku, ej. W Spiżu, we moje urodziny 20, w Legnicy, w Spiżarni, był koncert właśnie Kaliego, którego też serdecznie chciałbym pozdrowić. Zagrałem jeden swój utwór, widowisko było naprawdę mocne, ponieważ poleciałem tam bez podkładu muzycznego. Gratowisko, to jest banda chłopaków, tak, przepraszam za słowo banda. Chłopaki, którzy jeżdżą wrakami. Zostałem poproszony o utwór dla nich. Chciałbym też ich pozdrowić. Muzyka miała być związana z tymi autami, jak i z tą ogólnie grupą, tą rodziną właśnie. Tak w sumie można to tak to określić. Zrobiłem utwór. Myślę, że większości ludziom się podobało. Moje plany na przyszłość to dalej tworzyć muzykę rap.